Dzień pierwszy. Bądź wdzięczna za to, co masz. Kiedy zacząłem wyliczać rzeczy, za które jestem wdzięczny, moje całe życie diametralnie się zmieniło. Willie Nelson, urodzony w 1933 roku, piosenkarz i kompozytor. Słyszysz, jak ludzie mówią, bądź wdzięczna za to, co masz. I kiedy myślisz o tym, za co jesteś wdzięczna, właśnie to robisz. Ale być może nie zdajesz sobie sprawy, że wdzięczność za doznane dobrodziejstwa jest jednym z najbardziej potężnych ćwiczeń, jakie kiedykolwiek będziesz mogła wykonać i że magicznie zmieni twoje życie. Gdy jesteś wdzięczna za rzeczy, które masz, bez względu na to, jak są drobne, będziesz ich ciągle przybywać. Jeśli będziesz wdzięczna za obecnie posiadane pieniądze, jakkolwiek małe, zobaczysz, że ich ilość w magiczny sposób się zwiększy. Gdy będziesz wdzięczna za związek z drugą osobą, nawet jeśli nie jest idealny, zobaczysz, że w cudowny sposób stanie się lepszy. Gdy będziesz wdzięczna za swoją pracę, nawet jeśli nie jest to ta wymarzona, wszystko zacznie się zmieniać w taki sposób, że praca będzie sprawiać ci przyjemność i nagle pojawią się w niej wszelkiego rodzaju okazje. Druga strona medalu. Kiedy nie wyliczamy dobrodziejstw, które nas spotkały, możemy wpaść w pułapkę mimowolnego wyliczania negatywnych rzeczy. Wyliczamy negatywne rzeczy, gdy mówimy o tym, czego nie mamy. Wyliczamy negatywne rzeczy, gdy krytykujemy albo zrzucamy winę na innych ludzi. Gdy skarżymy się na uliczne korki, czekanie w kolejkach, opóźnienia, rząd, niedostatek pieniędzy albo pogodę. Kiedy wyliczamy negatywne rzeczy, one też narastają i na domiar złego każdą wyliczoną negatywną rzeczą wykreślamy nadchodzące dobrodziejstwa. Próbowałam jednego i drugiego, wyliczania dobrodziejstw i wyliczania negatywnych rzeczy. I zapewniam, że wyliczanie dobrodziejstw jest jedynym sposobem na to, żeby w życiu cieszyć się dostatkiem. Cytat. Lepiej stracić rachubę podczas wyliczania doznanych dobrodziejstw, niż stracić dobrodziejstwa przez wyliczanie swoich kłopotów. Malby D. Babcock, żyjący od 1858 roku do 1901 roku, pisarz i duchowny. Codziennie z samego rana albo tak wcześnie, jak tylko to możliwe, wyliczaj doznane dobrodziejstwa. Możesz sporządzać listę odręcznie, pisać ją na komputerze albo założyć dziennik, żeby przechowywać swoją wdzięczność w jednym miejscu. Dzisiaj sporządzisz prostą listę dobrodziejstw, których doznałaś w swoim życiu i za każde jesteś wdzięczna. Kiedy Einstein dziękował, myślał o tym, dlaczego jest wdzięczny. Gdy będziesz myśleć o przyczynie wdzięczności za konkretną rzecz, osobę czy sytuację, znacznie głębiej odczujesz wdzięczność. Pamiętaj, że magia wdzięczności jest zgodna z głębią twoich uczuć. Dlatego przy każdym punkcie swojej listy napisz, z jakiego powodu jesteś wdzięczna. Oto kilka odpowiedzi, które ułatwią sporządzenie listy. Naprawdę się cieszę, że mam... Co? Trzeba tu napisać. Ponieważ... I dlaczego się z tego cieszymy. Jestem taka szczęśliwa i wdzięczna. I znów, za co? Ponieważ... I piszemy dlaczego. Jestem naprawdę wdzięczna. Za co? I ponieważ piszemy tutaj dlaczego. Z całego serca dziękuję. Znowu za co? I ponieważ dlaczego jestem wdzięczna. Gdy sporządzisz listę 10 doznanych dobrodziejstw, przeczytaj każde z nich w myśli albo na głos. Doszedłszy do końca każdego dobrodziejstwa, 3 razy powtórz magiczne słowo dziękuję, dziękuję, dziękuję i postaraj się odczuwać jak najgłębszą wdzięczność za to dobrodziejstwo. Ale pogłębić odczuwanie wdzięczności możesz zwracać się do wszechświata, Boga, ducha, dobroci, życia, swojej wyższej jaźni albo każdej innej koncepcji, która cię przyciąga. Kierowanie wdzięczności ku czemuś albo do kogoś sprawi, że będziesz odczuwać ją tym mocniej. W ten sposób twoja wdzięczność nabierze jeszcze większej siły i wytworzy jeszcze większą magię. Właśnie z tego powodu kultury pierwotne i starożytne wybierały symbole takie jak słońce, by ku nim kierować swoją wdzięczność.
Skupiając się na wybranym symbolu fizycznym, który reprezentował uniwersalne źródło wszelkiej dobroci, ludzie czuli się bardziej wdzięczni. Ćwiczenie wyliczania doznanych dobrodziejstw jest tak proste i ma tak potężny wpływ na zmianę życia, że chcę, żebyś codziennie dodawała po 10 nowych dobrodziejstw do swojej listy przez następne 27 dni. Może uznasz, że trudno jest codziennie znaleźć 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczna, ale im częściej będziesz o tym myśleć, tym szybciej zdasz sobie sprawę, ile masz powodów do wdzięczności. Przypatrz się uważnie swojemu życiu. Tak wiele otrzymałaś i wciąż tak wiele otrzymujesz każdego dnia. Naprawdę masz za co dziękować. Możesz być wdzięczna za dom, rodzinę, przyjaciół, pracę, domowe zwierzaki. Możesz być wdzięczna za słońce, wodę, którą pijesz, jedzenie, które spożywasz, powietrze, którym oddychasz. Bez tego nie mogłabyś żyć. Możesz być wdzięczna za drzewa, zwierzęta, oceany, ptaki, kwiaty, rośliny, błękitne niebo, gwiazdy, księżyc i naszą piękną planetę Ziemię. Możesz być wdzięczna za swoje zmysły, oczy, które widzą, uszy, które słyszą, usta, które czują smak, nos, który czuje zapachy i skórę, która pozwala ci odczuwać dotyk. Możesz być wdzięczna za nogi, dzięki którym chodzisz, za ręce, których używasz prawie do wszystkiego, za głos, który ci umożliwia wyrażenie siebie i porozumiewanie się z innymi. Możesz dziękować za swój zdumiewający układ odpornościowy, który pomaga ci zachować zdrowie, i za pracę wszystkich narządów, które utrzymują twoje ciało przy życiu. I co ze wspaniałością twojego ludzkiego umysłu, którego nie może zduplikować żadna technologia komputerowa na świecie? Oto lista tematów, które będą ci przypominać o głównych sferach, w których możesz szukać dobrodziejstw wymagających wdzięczności. Jeśli chcesz, możesz dodać więcej tematów, w zależności od tego, co w danym czasie jest dla ciebie ważne. Tematy magicznej wdzięczności: zdrowie i ciało, praca i sukcesy, pieniądze, związki z innymi osobami, zamiłowania, szczęście, miłość, życie, natura, planeta Ziemia, powietrze, woda i słońce, dobra materialne i usługi, wybrany przez ciebie temat. Po każdorazowym wyliczeniu doznanych dobrodziejstw powinnaś czuć się znacząco lepiej i bardziej szczęśliwa. I twoje dobre samopoczucie będzie miarą odczuwanej przez ciebie wdzięczności. Im większa wdzięczność, tym będziesz szczęśliwsza i tym szybciej zmieni się twoje życie. Niektóre dni poczujesz się szczęśliwa naprawdę szybko, a w inne zajmie to więcej czasu. Ale gdy codziennie będziesz wyliczać doznane dobrodziejstwa, za każdym razem zauważysz coraz większą różnicę w sposobie odczuwania i zobaczysz, że twoje dobrodziejstwa magicznie się pomnażają. Magiczne przypomnienie. Dopilnuj, żeby dzisiaj znaleźć wolną chwilę na przeczytanie jutrzejszego magicznego ćwiczenia, gdyż będziesz musiała zrobić coś konkretnego przed dniem jutrzejszym. Magiczne ćwiczenie numer 1. Bądź wdzięczna za to, co masz. Pierwsze. Z samego rana sporządź listę 10 dobrodziejstw, za które jesteś wdzięczna. Drugie. Napisz, dlaczego jesteś wdzięczna za każde dobrodziejstwo. Trzecie. Ponownie przeczytaj listę w myśli albo na głos. Po przeczytaniu każdego dobrodziejstwa wypowiedz magiczne słowo: dziękuję, dziękuję, dziękuję. I staraj się odczuwać jak największą wdzięczność za każde z nich. Czwarte. Powtarzaj pierwsze 3 kroki tego magicznego ćwiczenia codziennie rano przez następne 27 dni. Piąte. Dzisiaj przeczytaj jutrzejsze ćwiczenie magiczne.